Witam wszystkich w kolejnym materiale, poświęconym tym razem rzeczy, która według mnie powinna. której twórca według mnie powinien dostać, jeżeli by była taka nagroda, jak wędkarski Nobel, czyli ktoś powinien, kto to wymyślił, dostać wędkarską nagrodę Nobla. Jest to szybko złączka, zwykła Drenana. Jednak ja w tym materiale pokażę moje zastosowanie szybko złączki, jak ona mi ułatwia życie, ponieważ to jest genialna sprawa. Stosuję różne szybko złączki, jak już pokazałem na innym materiale. Każde służy mi do czego innego, ale ta sprawdza się wyśmienicie w niektórych sytuacjach, które teraz pokażę. W 90% jestem przekonany, że każdy, że większość z nas stosuje szybko złączki Drenana do podajników Drenana i tak, to, i tak z tego korzysta i tak łowi. Dla mnie to jest, że tak powiem, nie do końca, nie do końca wszystko z nich wyczerpane, ich możliwości. Ponieważ mając kilka szybkozłączek, można za, za pomocą jednej się dostosowywać, ale mając kilka szybkozłączek, jesteśmy się w stanie naprawdę dopasować elegancko do łowienia. Szybkozłączki naprawdę dużo nam pomagają i może teraz tak. Szybkozłączka Drenan ma, ma możliwość szybkiego demontażu, oczywiście do czego jest stworzona, czyli zaczniemy od końca. Po z, z, po łowieniu demontuję koszyczek. Pokażę to teraz trochę w odwrotnej kolejności. Czyli po łowieniu demontuję koszyczek. Ściągam go z żyłki głównej. Zakładam ponownie przypon z łączką. Haczyk zaczepiam o przelotkę. Lub oczko, które jest do niego przewidziane, zwijam sobie wędkę. Łowiąc na klipie, jeżdżąc w to samo miejsce, na ten sam zbiornik, gdzie jestem na urlopie, czy jeżdżąc na PZW, po przyjeździe, nad wodę ściągam z powrotem szybko złączkę, zakładam koszyczek i mogę łowić. Ale ja jeszcze przed tym, jak założę koszyczek, ściągam tym razem, yy, nie przypomnę. Z drugiej strony się rozhuśtałem, przepraszam. Ściągam z powrotem przypon i biorę rakietę i koszyk zanętowy. Nieraz nęcę tylko koszykiem, nieraz czego, co najczęściej stosuję tylko z pombem, lecz niekiedy robię coś takiego, że nęcę sobie narpię koszykiem, a później z pięć koszyków z nętą i z grubą frakcją ściągam to i następnie łowię. Przy, to znaczy, następnie nęcę przy użyciu małego spomba. Najwygodniej mi jest nęcić, gdy mam już szybko złączki zamontowane do tych rzeczy, którymi nęcę. Za pomocą żyłki 0,30 Tu nie kiedy dawałem plecionkę Obojętnie Kawałeczek, krótki odcinek żyłki Do którego jest przyczepiona Szybko złączka Po nęceniu Sytuacja się przedstawia Następująco Do przeciągnięcia Używam żyłki Zawsze, to znaczy przepraszam przepraszam. Ja używam Przeważnie fluocarbonu, Z tym, że dziś do tego materiału już nie brałem fluorokarbonu, nie szukałem gdzie ja to położyłem ostatnio i wziąłem sobie żyłkę. Żyłka jest gorsza dużo od fluorokarbonu do przeciągania takich rzeczy, ponieważ jest miękka. Nie? Miękkość żyłki nie pozwala szybko i sprawnie przeciągnąć tego, chociaż, chociaż się da. Aczkolwiek ja do przeciągania wolę żeby wolę stosować fluorokarbon 0,22. Wtedy mi się najlepiej wszystko przeciąga. I teraz. Po zanęceniu mamy zamontowany zestaw i wszystko gra i buczy. Ameryki nie odkryłem, już pokazywałem kiedyś w materiałach podobny sposób mojego nęcenia. Aczkolwiek ten już materiał jest usunięty. W ten sposób super się łowi. Przy użyciu drenana, aczkolwiek jako bonus w tym materiale pokazuję najzwyklejsze, najtańsze, zwykłe podajniki. Czy to będą Browninga, czy, czy jakiejkolwiek innej firmy, to jest obojętne. Biorę sobie jeden, pierwszy, lepszy podajnik z opakowania. One są dużo mniejsze niż te oryginalne drenany. Dlatego po prostu yy, pokażę na późną jesień na wczesną wiosnę. Oczywiście cążki by mi się przydały gdzieś tutaj mieć. Za kadrem są. Czyli po wyjęciu ponownie usuwam żeberko. Y, z tych podajników y, następnie co robię. Wyciągam krętlik. Może będzie łatwiej, jak wyciągnę rurkę z kapturkiem z tej strony? O. Rurkę z kapturkiem wyciągam z tej strony, a, a krętlik z gumką z drugiej strony. Krętlik z gumką z drugiej strony. Z gumki wyciągam krętlik. Przyda się nam do, do innych zestawów. O. I mam coś takiego. Teraz tą gumkę, którą wyjąłem z tego, przecinam w połowie, i nam będzie potrzebna tylko połówka tej gumki. I teraz muszę ściągnąć kapturek, zrobić odwrotnie niż demontowałem przy, przy składaniu. Czyli zakładam sobie tą gumkę na tą rurkę. Przeciągam przez pojemnik i tu już mi wchodzi idealnie szybkozłączka drenana. O tak. I gumkę na tył. Wtedy mamy tu idealnie spasowaną szybkozłączkę drenana. Gdybym obciął troszeczkę więcej tej gumki, bo ona by całkiem się schowała do środka, tak mi wystaje z 1 mm. Ale. E działa na tej samej zasadzie co oryginalny pojemnik, podajnik czy zamontujemy zestaw w ten sposób, czy, czy w ten z przeciąganiem z przeciąganiem żyłki wiąże się taka dogodność, że możemy bardzo szybko, tak jak w pressonach tych nowych, z tym, że one prestony, te rurki niekiedy nie, nie są spasowane z różnymi gramaturami tych podajników. Uważałem, że Preston wymyślił coś idealnego, aczkolwiek już teraz wracam do drenanów. Nie wiem, dlaczego wygodniej mi i lepiej się łowi w ten sposób drenanami i oczywiście moimi ulubionymi bechrami, które pokazałem na jednym z filmików. I za pomocą tej żyłki możemy w szybki sposób zdemontować Zestaw, ściągnąć yy, przypon, ściągnąć podajnik. Jeżeli uważamy, że już mamy sporo zanęcone, możemy wziąć podajnik mniejszy, przeciągnąć przez niego ponownie zestaw. Oczywiście mówię, że żyłka do przeciągania powinna być fluorokarbonem, bo te miękkie są, ale jak to się mówi po palcu, po palcu jakoś, jakoś się uda. OK. Przeciągnęliśmy, zmieniamy sobie podajnik na mniejszy. Szybko złączkę montujemy, zakładamy. Trwa to chwilę, kilkadziesiąt sekund, ale możemy łowić. Jako kolejny bonus w tym filmie, rozstawię to tak, żeby było w miarę widać, i żeby to nie było wszystko tak, brzydko mówiąc, naćkane. Jako kolejny bonus w tym filmie pokażę coś, co uważam też za super sprawę, czyli foremki Matrixa. Podajników Matrixa nie, kupi nie kupiłem, ponieważ Mam kilkaset już podajników do metody i bym musiał po prostu być skończonym kretynem, żeby kupować następnej firmy znowu w jakiejś ilości, która by mi odpowiadała, bo podajnik nieraz trzeba, nieraz się straci, nie, nie, niekiedy. Potrzebne są różne gramatury, dlatego ukupiłem tylko foremki. Ta duża jest idealna do prestonów w wersji L, ale do tych, do tych zwykłych, najtańszych podajników, którego montaż tu przed chwilą pokazałem, przy szybko Drenona, pasuje idealnie średni matrix. Jest jakby stworzony do tych podajników. To jest po prostu ideał. Kopułka z wychodzi elegancka. Przynęta jest super schowana. Tak więc polecam szybko złączkę Drenan, która ostatnio u mnie dostaje swoje tak zwane drugie życie, bo naprawdę dzięki niej bawię się wędkarstwem, wszystko gra i buczy, jestem zadowolony. I, i jestem przy, przy tej małej, przy tej małej, akurat słońce wyszło na podsumkę. Przy tej małej, sprytnej szybkozłądce jestem w stanie dostosować się do każdych warunków na łowisku. I nie będę już więcej płacił, nie wiadomo, po kilkanaście złotych za jakieś tam nowe fenomeny. Zostanę wierny tej szybkozłądce. Bynajmniej w sezonie 2018. Jak i dłużej pewnie. Tak więc polecam tą szybkożwączkę do najtańszych podajników. Nie trzeba wcale brać drogich. Szybkozłączkę można kupić i te tanie podajniki za 19 zł. I mamy po prostu bajer łowienie. Nęcimy przy pomocy rakiet czy koszyków. Polecam. Pozdrawiam wszystkich pozytywnych wędkarzy śledzących mój kanał. Do następnego materiału, który też chyba jakoś się niebawem powinien ukazać. Dobry, pozdrawiam na razie.